Ty na kanale Rock Day, Michael Jackson, Billie Jean, Best Riffs Ever na basie grane. No po prostu to jest według mnie po prostu to jest jeden z bardziej takich czaderskich utworów, jaki w ogóle ever powstał. Także uwaga. Zagram to, jak to brzmi. Uwaga. Tak mniej więcej po całości, jak to brzmi. Uwaga, po prostu przygotujcie się. Tak, zaczynamy w ogóle od struny drugiej, czyli od struny D na czwartym progu i struna A też na czwartym. O, zrobimy zbliżenie. O. Wszystkie dźwięki są krótko zagrane, nie ma takich jak zrobiłem, nie, czyli jest. Czyli tak, 4, 4. 2, 4, 2, struna wyżej, 4, 2, 4. Właściwie zagrany przez cały utwór. 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. To jest główny motyw. Jak tutaj gram palcami? Tutaj gram palcami po prostu dwa palce. Kciuk opiera się na najgrubszej strunie i po prostu. Tam później jest motyw taki przedzwrotkowy, grany z kolei na dwóch najcieńszych. Dwa razy jest zawsze grany, czyli 4, 4, na najcieńszej 2, 4 i na drugiej 4, 2, 4. Trudność, że musimy to sobie ogarniać na 4-4, więc właściwie na przykład ja tutaj robię tak, że pierwszym palcem ogarniam tu. Drugie progi ogarniam palcem pierwszym, a palcem drugim i trzecim ogarniam te czwórki. No myślę, że to jest właściwie dość łatwe, tylko trzeba się skupić, po prostu skup się, zobacz jak to jest grane. Wszystko się opiera na progach czwartych i drugich, tutaj nie ma właściwie żadnej kombinacji. 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4 i przed refren 4, 4, 4, 2, przepraszam, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4. Także no to tyle, ćwicz, graj.
Pisz komentarze na dole, jeśli coś jest źle wytłumaczone, źle pokazane, albo jeśli jest dobrze, to tym bardziej. Propozycje na zagranie utworów też bardzo chętnie. No w komentarzach, no piszcie, bo już wszyscy, którzy oglądają, piszcie w komentarzach po prostu wszystkie jakieś takie utwory, które można byłoby zagrać. No bo ja nie jestem jakiś alfa i omega, po prostu wybieram te, które mi się podobają, a jeśli wam się jakieś podobają, to ciskajcie. W takim razie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach.